Wiele osób chciało usłyszeć ten wstęp. Halo, halo, z tej strony PZZero i witam was w filmiczku, na którym wydaję zajebistego moda. Tym oto modem będą sanki, które widzieliście na miniaturce oraz na początku odcinka. Odcineczek się trochę nie chciał wam chyba uruchomić, co nie? Z tego co zauważyłem, coś tam z premierą był problem. Nie, taki montaż, taki z nudów trochę montaż był. I co chcę powiedzieć na samym początku? Na samym początku saneczki są oczywiście na teksturach Diffuse, na teksturach Painto, nie na paintowych, nie przesadzałem paintowych, tylko fototeksturach, jak to tam mówicie, mówimy wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla osób, którzy lubią jeszcze te tekstury w 19 farmingu. Ale nie martwcie się, Patryk z kanału PT Rolnik, link będziecie mieli w opisie, osoba, która robi mi Udimy, jak tam wszyscy, każdy wymawia, to właśnie ta osoba przerobi te saneczki na te tekstury, co macie w podstawowej wersji farminga, w modach i tak dalej. Każdy wie, o co chodzi, więc żeby nie było hejtu, spin, że o ja znów wydam fototekstury, spokojnie, będą też na Udimach. Gdzie? Co? Na pewno ten link do nich pojawi się na moim kanale pod tym filmikiem w opisie, pod linkiem do pobrania, jak będziecie mieli tekstury na fototeksturach. Ale więcej szczegółów musicie wejść na jego kanał, link w opisie. Peter Rolnik. P duże, T duże, R duże, Olnik z małej, wszystko razem, tak dla niejasności. Tam zostawiacie subskrybera, lajkujecie filmiki po najnowszym, czy tam pod którym filmikiem piszecie, że chcecie saneczki. Jak będziecie dawać komentarze, to na pewno Patek to zrobi i wyda i wszyscy będą zadowoleni. Jak widzimy, przed nami są Ursusy mojego autorstwa, ładnie się prezentują, taki malutki modpaczek. No ale nie będziemy teraz tym zawracać gitary, tylko przechodzimy do sklepu, pokażę wam jak, co wygląda. Oczywiście mamy w narzędziach i w inne, różne inne. Wchodzimy dalej i mamy sanki oczywiście by PZZero z logiem, no jakby nie było, trzeba reklamę stosować, co nie? No tak, sanki sankami. Oczywiście błędów żadnych, ani jednego nie posiadają. Widzimy, czyściutki log jest, tylko linijka, że się sanki wczytały z takiego folderu danego. Sanki tak wyglądają, oczywiście one są odwzorowane takie jak mój tata kiedyś zrobił. Także jest tutaj rama wygięta na gentarce, wyspawana. Widzimy tutaj takie jeszcze tam, co łączy taki pręt. Tu widzimy wychodzą pręty, to samo wychodzi z przodu pręt, żeby było lepsze stabilizacja jazdy, lepiej szurało po śniegu, po lodzie. No i sznurek zawiązany, tak dalej, z tyłu też jest zaczep, taki model z dupy, deski też widzimy, model bardzo szybki, wiecie dlaczego go zrobiłem? Dlatego, że trafiłem na kwarantannę i w poniedziałek, oglądającym jak miłość, tak mi się nudziło, a stwierdziłem, a usiądę, wymodeluję saneczki, no i właśnie sanki są, oto jak widzicie, saneczki. Posiadają 4 konfiguracje, oczywiście jak Patryk zrobi je na Udimach, oczywiście tylko musicie go prosić, tak, żeby to zrobił na jego kanale. To zamiast malowania, widzimy tu mamy malowanie, czyli wybieramy sobie tekstury foto, będziecie mieli malowanie tu, tak czy siak będą dalej 4 tekstury. No i tekstura sznurka nie będzie w tym miejscu, tylko będzie w tym miejscu, tak czy siak będzie dalej 4 konfiguracji. No to przechodzimy dalej. Mamy bez oparcia, czyli w tym miejscu oparcie drewniane, takie jak ja kiedyś miałem, lub oparcie metalowe, taki właśnie rurka wygięta na gentarce. Mówię, to jest taki bardzo prosty model, że widzicie, że jest nawet kanciaty. Tak mi się, tak szczerze, no nudziło mi się, wymodelowałem, stwierdziłem później podstawę, zaprogramuję oczywiście na nowo, tylko że to jest zaprogramowane było jako traktor tam, że to można wsiąść do tego, jechać tym, odpalić mu na silniku, dźwięku nie ma, wiadomo, no. Nie będę tu was okumywał. Tak, mamy oparcie metalowe, bez oparcia, drewniane. Odblaski, wasien, chyba w sankach tego nie powinno być, no ale widziałem na internecie, jak pisałem sanki, to niektóre były sanki z odblaskami okrągłymi, trójkątami z tyłu, większe, mniejsze, bez odblasków, odblaski przód, widzimy, odblaski tył, to mamy takie, i odblaski przód i tył, oczywiście wszystko kosztuje pieniądze, swoje robi, to tak, i mamy teraz sznurek biały, sznurek pomarańczowy i sznurek zielony. Oraz malowanie, sanki czarne, sanki siwe i sanki czerwone. Także mamy 3 kolory tego i tego, że sobie możemy, powiedzmy, zrobić Świętego Mikołaja. Mamy, zobaczcie, biały, czerwony albo flaga Polski. Możemy sobie zrobić czarne sanki, pomarańczowy sznurek albo sanki zielone.
Znaczy sanki czerwone i zielony sznurek, takie trochę to żygawka taka, jakby takie kolory. Znaczy nie no, jak ktoś chce, może to pobrać, albo musi poczekać, aż Patryk IF zrobi, przerobi na Udim. I wtedy pojawi się link tu oraz tam, gdzie on wyda. Śledźcie jego kanał, wszystkiego się dowiecie z czasem. Dobra, to tak wygląda pierwsza wersja, którą zakupię. Oczywiście sobie kupię. Kup. Okej. Teraz sobie wezmę sanki. Dobra, wiecie co? Ja zrobię inaczej. Teraz sobie nie będę tu nic kupował, ponieważ ja mam na innym serwie całkiem inny zapis. Właśnie ten, tam jest taki zapis, na który widzieliście na miniaturce. Dlaczego na miniaturce jest Putin? Na poprzednim odcinku była jakaś baba z Mikołajem. Nie wiedziałem, co wkleić w tym rogu. No był pusty rok, co tam wkleić, zostawić. Ja żadnego nie mam zdjęcia, że nie wiem, jak jakoś ubrany jestem, czy coś takiego. Zdjęcia nie mam, bo już tam. Znaczy, zdjęć mam mnóstwo, ale nie wiedziałem, nic nie pasowało. No to stwierdziłem, wkleję tego Putina, że Putin poleca, jak to Made in Russia. No tak trochę dla beki, no ale. Tak wygląda to z perspektywy kamery zewnątrz, a tak wewnątrz. Oczywiście, tak jak mówiłem, trzeba odpalić silnik na klawisz Enter. Chyba, że macie automatyczny rozruch silnika ustawiony. Co rzuca się zaraz od razu na pierwszy rzut, że te oparcie jest strasznie nisko. Dlaczego? Dlatego, że te sanki nie są dla dorosłych, tylko dla dzieci robione. A wiadomo, w farmingu nie ma wyboru, że możemy sobie wybrać sobie możemy osobę większa, niższa, młodsza, starsza, dlatego tak to wygląda. A i tak, oczywiście sanki jak się rozpędzimy, jest taki mały bóg, który nic nie przeszkadza w grze, jak się rozpędzimy, to nam będzie podrywać dupę albo przód. O, widzicie? To jest tylko wina kolizji, która tam te całe sanki zrobiła. Nieszczęśliwy Farming 19 tego nie chce przegryźć. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że nieraz przedni sznurek może gdzieś zawalić o kolizję, może się uda teraz, o widzieliście, zahaczył, ale po podczepieniu do traktora, jak będziemy traktorem sanki pchać, ciągać, to będzie wszystko ok. Widzimy, tu możemy sobie podjechać, na podejście nie mam, ale teraz wejdę do 40, podczepię sobie, odpalę silnika. Na pewno nie będziecie grać w tym cały czas, to tylko jest taki pic na wodę. Z nudów zrobiony. Dobra, przechodzimy na drugi zapis. Lajkuj, komentuj, udostępnij. No dobra, jak widzicie, świątecznie jest, sanki są podczepione, cała wioska mogła bawić się, jeździć sobie w kulik. Śmiechu warte. No ale modzik zrobiony na takim speedzie. Błędów żadnych nie ma, jest grywalny, chociaż są nieraz z nim błędy, że właśnie ciągniecie sanki, gdzieś będzie jakiś uskok na ziemi, czy będzie taka bruzda lekka, to sanki na pewno wam podskoczą. Nieraz się sanki przewalą. Jak to wiadomo, jak to jest w rzeczywistości. Jedziesz rozpędzonej sanki, potrafi też się przewalić i człowiek z nich spadnie. Ale w końcu to są święta i można się pośmiać, ścisnąć z tego bekę. I też nieraz jest tak, że nie. No, sanki na pewno nie są idealnie zrobione, że będą działać zawsze i wszędzie. Też będą jakieś miały bugi, w końcu to jest farming. Co jeszcze chciałem dodać? Dodać, także se wam teraz pokażę, jak to działa. Odpalę sobie nie sanki, tylko traktora. Oczywiście, jak robicie kulik traktorem, to żeby te sanki były wyłączone, wtedy jest lepsza sterowność. I jak jeszcze taki mały bonus, widzimy sobie teraz robimy kulik przez wieś, przez nie wieś, tylko przez farmę. Nie, tak to jest, są grywalne, nie ma co. Są grywalne, nie ma żadnych problemów z nim, widzimy. Jeszcze jest jedna taka rzecz, że jak wybierzecie powiedzmy w sklepie sanki czerwone, to będziecie mieli później nazwę ich oraz w garażu, gdzie możecie konfigurować lub sprzedać, będziecie mieli napisane sanki czerwone lub sanki czarne. Tak zrobi, to jest konfiguracja zrobiona na zasadzie silnika, że wtedy wiecie, które to są sanki, żeby nie było problemu ze sprzedażą. Oczywiście z modem HH, który umożliwia podnosić wielkie ciężary, możecie te sanki przenosić sobie z punktu A do punktu B i tak na odwrót. Widzimy kulik taki sobie wioskowy na cztery sanki.
Miło było, zapraszam do pobierania, zapraszam do Patryka, link w opisie i zapraszam do mojego grafika, ponieważ chcemy wbić na jego kanale 10 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Z miłą chęcią, jakbyście wbili, zostawili suba, link w opisie. To oczywiście też na jego stronę wbijcie, zajebiste grafiki robi, mega ziomek, polecam. No jak chcecie to właśnie na Udimach Sanki, to proszę pisać do Patryka, na jego kanał wbijać, subskrybować, lajkować, komentować filmiki, oczekiwać. I jeszcze raz powtarzam, sanki nie są idealne, sanki są zrobione na takim speedzie, są grywalne, ale mogą nieraz mieć jakiś bug. Zapraszam do pobierania, dzięki, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, polecajcie innym, siema.